falochronach łowiących z wody brodzących. Cześć, jestem Arek z Local Crafty. Zabiorę Was dzisiaj w wyjątkową podróż nad morze. Będzie to dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ zamierzam dziś złowić swoją pierwszą morską rybę. Zawsze bywałem nad morzem, ale tylko rekreacyjnie i zawsze z ciekawością spoglądałem na innych wędkarzy łowiących gdzieś na falochronach, brodzących w wodzie. A dziś nadszedł ten moment, kiedy to sam wezmę wędkę w dłoń. Także trzymajcie kciuki, dołączcie do mnie i mam nadzieję, zobaczcie, jak łowię swoją pierwszą morską rybę. Gotowi? A więc zaczynamy. Pierwsze wejście. Trzeba się trochę przyzwyczaić, żeby wodery odparowały. Na razie nie jest źle. Idę tam, gdzie miejsce stoi. Już na całym parkingu spotkałem, że tak powiem, kolegę, który też przyjechał tu pierwszy raz. Zobaczymy. Na razie spróbuję gdzieś tak stąd. Leć. I kręcimy. Taki spontaniczny wypad, bo jeszcze wczoraj nie wiedziałem, że tu będę. Po prostu jest długi weekend i zapowiadali burzę z piorunami. I tak w ostatniej chwili z rodziną zdecydowaliśmy, że jednak jedziemy. Wczoraj po południu zrobiłem przelew. Dziś rano wsiedliśmy w samochód. I jestem. Także dziś po raz pierwszy w życiu próbuję złowić morską rybę. W ogóle po raz pierwszy łowię w morzu. I jeśli chodzi o łowienie w morzu, trzeba się do tego przygotować, czego ja na przykład nie zrobiłem. Mianowicie zrobiłem tylko tyle, że wybrałem jakieś smukłe, ciężkie blachy, które trzeba będzie tutaj miotać jak najdalej. Wędki nie zabierałem jakiejś specjalnej. Jak widzicie, to jest moja szczupakowa wędka, dość miękka. A przeważnie wszyscy łowią tu na sandaczówki. I to wszystko. Pudełko z przynętami. No nie byłbym sobą, żebym nie zabrał czegoś swojego, także zabrałem swoją cykadę. Ale użyję ją dopiero wtedy, kiedy te ryby zaczną brać. Jeśli w ogóle zaczną, bo tu jest drugi taki motyw, że obserwowałem wszystkie YouTuby nadmorskie. No i przeważnie ja swoją wiedzę czerpię z kanału Morska TV. I pozdrawiam. I niedawno oglądałem relacje z zawodów tutaj balonowych, gdzie na 60 osób padły 4 czy 5 ryb. Także tam były takie już komentarze, że ta belona już się skończyła, że to już jest po sezonie. Tak naprawdę już jest ostatni dzień maja. No, ostatnie 2 dni maja. I być może, że dziś wyzeruję, chociaż chciałbym złowić tą pierwszą w życiu jakąkolwiek rybę, to już nie mówię, że ma to być belona, ale cokolwiek tu pływa, może być ciernik. Pogoda dopisuje. Woda moim zdaniem w miarę spokojna.
tam ktoś łowi, ale nie widziałem, żeby jeszcze jacyś wędkarze coś wyciągali z wody. Widziałem za to jedną belonę w reklamówce tam na deptaku, jak ktoś niósł już do domu, także jedna była. Jak na razie złowiłem tylko zieloną trawę. Ale nic, nie zniechęcam się. Po coś tu przyjechałem. Co mi pozostało? Trzeba naparzać tam w te statki, żeby tylko któregoś nie zatopił. Szybciej troszkę, troszkę wolniej. Szybka ryba, długi dziób, wąska, strzałowata budowa ciała, duże oko, także wąskie, małe przynęty, szybko prowadzone, które będą się błyszczały gdzieś w słońcu, będą tutaj idealne. Mam takie mikadoskę ze sklepu, oryginalne, z dozbrojką. Tą, którą teraz rzucam, to jest Jacksonowski i dorobiłem mu całą dozbrojkę od Chińczyka w chińskim sklepie, takie gdzieś znalazłem. Używałem ich do dozbrojek do gum, ale tu akurat w sam raz się to będzie nadawało. Tu jest taka szybko złączka, można to przepinać. Fajna sprawa. Tylko żeby jeszcze ryby na to brały. Serio. Im bliżej idę tu prawej strony, tym więcej ziela ciągnę i więcej wędkarzy stoi. Także być może, że to jest ta recepta. No jest taka blacha, o, 40 gram. Kupiłem ją w Auchan. Miałem jeszcze zrobić wczoraj na szybko przypon z fluorokarbonu, ale już nie zdążyłem. Jak mam coś złowić, to złowię, a jak nie, to zrobię wszystko, żeby coś złowić. Zobaczymy, jak to lata. Już jest trochę ciężejsze. Powinna się wędka lepiej ładować. No, zdecydowanie. Tylko że jest cięższa i pewnie idzie głębiej. Tego będę musiał szybko prowadzić, żeby nie łapać tego ziela. Bo już tam nie wejdę, nie odhaczę. Kurde, co to ryba? Nie. Dziwne. Za krzak. Tak by walczyła belona. Co to ma być? Amatorka. Nie no, serio. No ja. Nie, co to za amatorka? Ta silna ryba? No dobra. Ale trochę mnie rozmarzyło. Jeśli chodzi o pozwolenie, to po prostu wystarczy zrobić przelew 65 zł na morze ogólny, na całe wybrzeże. Chyba że czegoś nie wiem, tam z wyłączeniem różnych portów i nie portów, ale chodzi o takie łowienie z plaży jak teraz. To w porównaniu do naszych cen, no to jest u nas pewnie za weekend się tyle płaci. Wszyscy wyszli z wody. Jak na razie zostałem tylko ja, nawet plażowicze uciekli. I trudno. Widzę tylko pikujące mewy. Także jedyny wskaźnik wale tam. Powiem wam, że nie wiem, czy na dziś nie będę musiał skończyć. Fale się robią coraz większe. A tam jakieś 15 metrów od brzegu jest taka rynna i praktycznie już mi się przelewało, także może mi się nalać do woderów. Jest już trochę zimno, a razem z tą falą przypłynęła tutaj taka trawa i praktycznie w każdym rzucie muszę obierać przypon i kotwicę z trawy, także robi się nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że rano nie będzie padać,
i będę mógł jeszcze tutaj wpaść chociaż na godzinę, dwie. No i dzień dobry. Kolejny poranek. Widoczki piękne. Informacje z nadwody niekoniecznie. Znowu mijałem na parkingu ludzi, którzy mówili, że nic, że o 3 rano, że na zero. No ale co mam robić? Skoro tu już jestem, to z plaży ryby się nie złowi. Zmieniłem miejsce. Skoro mam nic nie złowić, to chociaż w ładnych okolicznościach przyrody. Tu, gdzie jestem, jest bardzo dużo kamieni. Praktycznie cała ta plaża jest usłana kamieniami. Po drugiej stronie mola jest tylko jedno praktycznie takie miejsce, gdzie po tych kamieniach się wychodzi dalej w morze. Także po co będę szukał po tamtej stronie tego miejsca, gdzie tu już jest, że tak powiem, wszędzie taka miejscuła. Z tego co wiem, tu przed nami są usypane, znaczy przed nami, gdzieś dalej w morzu, usypane takie mury oporowe po to, aby fala z morza nie podmywała tego klifu. Ale nie podejrzewam, żebym tam dorzucił. Próbujemy dalej. Powoli już zaczyna mnie to męczyć. Trafię trochę na dzień. Ale fajne, dwa głazy. Ważne. Jakie śliskie. Spróbuję z płytkiej wody. No niby wszystko się zgadza, miejsce się zgadza. Tylko chyba czas już, nie? Jest tu te lamparcie dno, czyli takie oczka kamieniste z trawą. Ale podobno już jest za ciepło na Belony i Belona odeszła na morze. A tu tylko przypływa na 4 do 6 tygodni złożyć jajka w tych trawach. A teraz to tylko taki przypadek, można pojedynczą rybę gdzieś tam strzelić. No i mam nadzieję, że właśnie gdzieś tą pojedynczą rybę uda mi się strzelić. Fajnie by było. Jeśli nie, no to trudno. No ale przecież to nie musi być Belona. To może być cokolwiek. Okoń, sandacz. Nie wiem. Wściekły leszcz. Strasznie tutaj miota. Próbuję i próbuję. Mam nadzieję, że ta moja intuicja jakoś mnie nie zawiedzie. Widzę, że tam już stoi chyba 6 wędkarzy po drugiej stronie. Po tej stronie jestem od mola, tylko ja, i tu widzę dalej jednego wędkarza, który łowi na spławik i coś tam próbuje też połowić na spinning. Powiem wam, że już ręce mnie bolą. Fajnie tak sobie usiąść na kamieniu, bo stać w wodzie po pas i trzymać ciągle ręce w górze,
to jest trochę męczące. Tym bardziej, że ta moja wędka wcale nie jest lekka. Mam nadzieję, że ten mój bałtycki sen o rybie się spełni. Wiem, że to nie jest żaden wyczyn, że tu ludzie łowią po 50-60 sztuk. Ale dla kogoś, kto przyjechał z centrum Polski i chce złowić tą pierwszą swoją rybę, to jest to takie bardziej sentymentalne. Coraz częściej nachodzą mnie takie myśli, że może faktycznie to już jest po sezonie. Może po prostu próbuję, ale już za późno. Tak czy inaczej, chcę wyjechać stąd z myślą taką, że dałem z siebie wszystko, tylko po prostu to są ryby. Tego nie przewidzi. I tyle. O, mam pierwszy zaczep. Raczej nie do uratowania. Coś albo wystrzeliło. Odstrzeliłem. A. Dobra, jest. Pierwsze ostrzeżenie. Lazłem sobie tutaj dupą na ten wielki głaz, ale łowię, patrzcie. Mam dwie takie same przynęty i zabrałem, teraz z drugiej strony otworzyłem pudełko i rzuciłem parę rzutów z tym gumowym igielitem. Co za historia. Nie no, muszę iść pokazać to rodzinie. Ja nie, żebym tylko się teraz z nią nie wypierdolił. Jaki bocian. Coś pięknego. Dostała tu w dziób, później się okręciła i dlatego tak ciężko szła. Kasper to nie chciał zobaczyć to moje. No i cóż mogę powiedzieć. Kolejne wyzwanie wędkarskie zaliczone. Pierwsza ryba morska i to w takich okolicznościach tuż pod Orłowskim klifem z ostatniego kamienia nad morzem. Nic, tylko łowić dalej. Ja już jestem zadowolony. Drugi dzień, pierwsza ryba, mega. Oj, taki widok. Po odczepianiu cały kołowrotek w środku. Mokry, mam nadzieję, że go szlak nie trafi po tym sezonie. Bo to jednak słona woda. Podejrzewam, że tu z brzegu też bym dorzucił, raczej stąd. Ale te ręce trzeba trzymać wysoko i strasznie się męczą. Jeszcze na plecach mam torbę z przynętami. Także nie jest tu za ciekawie. Tu jest taki ostry dół. Dobra. Walczę dalej. I mamy drugą rybę. No jest. Spójrzcie jaka.
ta jest trochę chudsza, ale myślę, że dotąd miałem 50-60 cm. Będzie miała jak na ponad za kołowrotek. Jaka to jest piękna waleczna ryba. Na początku uderzyła mocno, a później taki stan stawiła opór, nie pompowała jak szczupak, tylko po prostu jakby gdzieś się zaparkowała gdzieś w zielach. Piękny bałtycki marlin, inaczej mówiąc ryba bocian. Samo wędkowanie nie jest jakieś trudne, ale można powiedzieć, że trochę męczące. Godzinami trzeba stać w wodzie. Mówię tu o łowieniu z brzegu. Kręcić, palce ma się rozmoczone, skóra schodzi. I jest, siedzi kolejna. I to chyba większa. Ale kręci piruety. No i ta dłuższa. Piękna. Mamy to. Stała tu w koniec ryja. Ale niestety też i pod oko. Jest kolejna. Piękna belona, ale zaraz padnę z tego kamienia. No i ta teraz trzecia ryba. Na pewno jest najdłuższa z nich wszystkich. Tu sobie zaznaczyłem, zmierzyłem wędkę. I do końca korka mam te 60 cm. Mam nadzieję, że się je mierzy z tym dziobem. Bo ja je tak mierzę. No i jak dotąd wszystkie ryby złowiłem na blachę Mikado. Dedykowana do belony, 40 gram. Także wypad jak najbardziej na plus. Chociażby dla samych widoków, ale wiadomo, no wędkarz cieszy się z widoków, ale nie ukrywam, że wczoraj długo myślałem, oglądałem jeszcze inne filmy, gdzie kto połowił, gdzie łowią, co robię źle, co robię nie tak, że tych ryb nie ma. No i wszystko wskazywało na to, że robię wszystko dobrze, ale po prostu nie ma tych ryb. Tym bardziej, że tu obok ludzie też nie łowią tych ryb, a więc być może, że trafiłem w takie jakieś dobre miejsce, w dobrym czasie, że Posejdon wynagrodził mi te moje modlitwy i te ślęczenie tutaj na tym kamieniu. Jest ryba. I to chyba też jedna z większych. Tu się sepnę zaraz. No. Chodź, idę. Piękna sprawa. No jeszcze zadowolony. Boże, kochany. Żeby tylko mi sprzęt nie wszedł. Nie wiem jak tu mam się utrzymać, ale to jest hardcore. No i słuchajcie, mój czas już powoli mija. Zostało mi 10 minut. Tak się umówiłem z rodziną, żeby jeszcze coś porobić oprócz wędkowania, żeby cała rodzina nie cierpiała, że ma wędkarza w domu. No cóż, przyszedł czas na podsumowania. Wczorajszy dzień błagałem o jedną rybę, żeby złowić cokolwiek. Dziś wygląda na to, że wyjadę stąd z 4 rybami. Wszystkie ryby wcięte, 0 spadu, 0 innego brania. Kilka ostatnich rzutów i żegnam się z wami. Być może jeszcze coś tam pokażę wam z brzegu. I do następnego. Wracam. Także teraz na chłodno, bo przy tej pierwszej rybie oglądałem ten urywek, jak ją holowałem.
cieszyłem się jak mały dzieciak. A wiadomo, już później to fachura. Także wyprawa nadmorska zakończona sukcesem. Odhaczam na swojej wędkarskiej mapie. I teraz myślę, co tu dalej, może sandacze, sumy?